Witam cię serdecznie, z tej strony Marcin. Drugie zadanie z cyklu darmowych korepetycji z zadań, które dostałem od Łukasza. Tym razem mamy jedno z najbardziej standardowych chyba równań z parametrem funkcji kwadratowej, czyli mamy zbadać ilość rozwiązań równania 2m plus 3 do kwadratu minus 4mx plus m plus 1 równa się 0 w zależności od parametru m. No i może na początku troszkę przypomnienia, kiedy takie równanie w ogóle ma dwa rozwiązania, jedno rozwiązanie lub 0 rozwiązań, bo innej opcji nie ma, skoro tu jest równa się 0 i to jest równanie kwadratowe. Oczywiście ono będzie miało dwa rozwiązania, jeżeli wyróżnik funkcji kwadratowej, czyli tak zwana delta, jest większa od 0, będzie miało jedno rozwiązanie, jeżeli nasza delta jest równa 0 i będzie miało 0 rozwiązań, jeżeli nasza delta jest nierówna, tylko oczywiście mniejsza od 0, tak? Czyli tak czy inaczej musimy sobie policzyć naszą deltę. Delta to jest oczywiście b kwadrat minus 4ac. Co to jest abc? No a to jest to, co stoi przy x, a więc to będzie 2mx, więc to jest nasze a. Może tak to zaznaczę. O, czyli to będzie nasze a. B to jest to, co stoi, a to jest to, co stoi przy x kwadrat, tak? B to jest to, co stoi przy x, a więc będzie minus 4m, to jest nasze b. A c to jest tak zwany wyraz wolny, więc zamiast tego c będziemy wstawiać m plus 1. OK? A tutaj zamiast b oczywiście minus 4m. No to ja już sobie od razu podstawię, że nasza delta jest równa. Kolorek jest. Czyli co? B do kwadratu, czyli minus 4m, to jest nasze b. I to minus 4m mamy oczywiście podnieść do kwadratu. Później jest minus 4 razy a. To nasze a to jest 2m plus 3, więc wrzucamy 2m plus 3. I wrzucamy nasze c, czyli m plus 1. Tak? Mam nadzieję, że to jest jasne, to podstawienie, bo było b do kwadratu, minus 4 przepisane, zamiast a wstawiliśmy sobie 2m plus 3, tak, bo to było nasze a i zamiast c wstawiliśmy m plus 1. OK? Dobra. To teraz liczymy tą deltę oczywiście i jakąś ładnie sobie teraz wyliczymy dalej. Minus 4m do kwadratu to jest oczywiście 16m kwadrat. Minus 4 sobie na razie przepiszę i wymnożę te dwa nawiasy. Czyli mamy tak. 2m razy m to jest 2m kwadrat. 2m razy 1 to jest plus 2m, 3 razy m to jest plus 3m i 3 razy 1 to jest plus 3. OK? No to lecimy dalej. 16m kwadrat sobie przepisuję i teraz tu wymnażamy. Minus 4 razy 2m kwadrat to jest minus 8m kwadrat. 2m plus 3m to jest 5m i jak pomnożę przez minus 4, to otrzymam minus 20m i minus 4 razy 3 to jest minus 12. I jeszcze redukcja wyrazów podobnych, czyli te 16m kwadrat minus 8m kwadrat to jest oczywiście 8m kwadrat minus 20m minus 12. I co ja teraz muszę zrobić, skoro wyliczyłem sobie tą naszą deltę? No, sprawdzić ten warunek i ten warunek, tak? Czyli może sprawdźmy sobie na samym początku, kiedy to jest równe 0. I wyliczymy sobie nie x1 i x2, tylko m1 i m2. W jaki sposób? Tak, tu jest 8, tu jest minus 20, tu jest minus 12, więc na samym początku chętnie sobie to podzielę przez 4, żeby mieć mniejsze liczby, czyli będę miał 2m kwadrat, minus 20 podzielić przez 4 to jest minus 5m i minus 12 podzielić przez 4 to jest minus 3. OK? Dobra. I to ma być równe 0. Policzmy naszą deltę, ale tym razem liczymy deltę z tego, tak? Czyli to nazwijmy ją sobie, że to jest delta od tego m-a. I znowu, b do kwadratu, czyli minus 5 do kwadratu, to jest 25, minus 4 razy a, czyli 2, i razy c, czyli minus 3. Czyli nasza delta od m równa się 25, minus minusem daje plus, 4 razy 2 to jest 8, razy 3 to jest 24,
Więc nasza delta wyszła 49 i bardzo ładnie wyszła, bo teraz pierwiastek z tej delty od ma to jest pierwiastek 49, czyli po prostu 7. I możemy sobie policzyć oczywiście m1. Wzór jest oczywiście minus b minus pierwiastek z delty przez 2a, czyli minus b. Oczywiście teraz to jest moje nowe a, nowe b i nowe c, a nie to, ponieważ liczymy tutaj tym równaniem kwadratowym się zajmujemy. Czyli mamy minus b, czyli minus minus 5 to będzie 5, minus pierwiastek z delty, czyli siódemeczka, przez 2 razy 2, czyli a, tak, 2 razy a, czyli 2 razy 2. 5 minus 7 to jest minus 2, 2 razy 2 to jest 4, minus 2 czwarte to jest minus 1 druga. I dokładnie to samo robimy z m2, i to jest wzór minus b, więc znowu mamy 5 plus pierwiastek z delty, czyli plus 7 przez 2, czyli to jest 12 przez 2, a więc 6. Czyli jeżeli m równa się minus 1 druga i m równa się 6, to wtedy jest jedno rozwiązanie. A co z tymi dwoma przykładami? No, trzeba sobie to po prostu, tą naszą parabolę dla ma narysować. Tu jest szóstka. Tu jest minus 1 druga. Ramiona tej paraboli są skierowane w górę, bo a jest dodatnie. To może ja narysuję na niebiesko jakoś. Ok. No i co? Tu jest dodatnia, bo jest nad osią x, i tu jest dodatnia, więc jest nad osią x, tak? Czyli będą dwa rozwiązania, jeżeli m należy od minus nieskończoności do minus jednej drugiej, w sumie od 6 do plus nieskończoności, ok? To będą dwa rozwiązania. Zero rozwiązań będzie jak delta jest ujemna, czyli tu. Czyli jeżeli m należy od minus jednej drugiej do szósteczki. Tutaj ci jeszcze zaznaczę, to są dwa rozwiązania wtedy. Jedno rozwiązanie jest wtedy. Zero rozwiązanie jest jak m należy od minus jednej drugiej do 6, no a jedno rozwiązanie jest wtedy, kiedy m jest równe minus jedna druga, ewentualnie m jest równe 6. I to tyle. Także przeważnie właśnie w takich zadaniach z funkcją kwadratową liczymy najpierw pierwszą deltę z x-a. Pamiętamy o tych warunkach, bo zawsze trzeba jakiś warunek wymyślić związany z parametrem i to są te warunki. Wtedy liczymy sobie drugą deltę, m1, m2, rysujemy tą parabolę od tego ma. No i tam, gdzie jest nad osią, to są dwa rozwiązania, tam, gdzie parabola jest pod osią, to jest jedno rozwiązanie, a te miejsca zerowe, czyli minus 1, 2 i 6, to jest zero rozwiązań. Mam nadzieję, że to jest proste. Jeżeli chcecie więcej tego typu zadań, to śmiało piszcie o tym w komentarzach. Wysyłajcie do mnie zadania, to Wam zrobię te zadania całkowicie za darmo. Jak są jakieś pytania, komentarze, to już ja powtórzyłem. Podoba się, łapka w górę standardowo, a póki co dzięki wielkie za uwagę i zapraszam Cię do kolejnych zadań. Na razie!